Cześć, witamy Was bardzo serdecznie w naszym studio. Sławek Wiktor, osoba, która prowadzi niezwykle aktywną działalność związaną z informowaniem ludzi o stosowaniu przeciwko nim technologii Mind Control, a robi to przede wszystkim dlatego, że sam jest ofiarą i jego historia, myślę, że bardzo Was poruszy. Ci, którzy mieliście być okazję na jego blogu Thought No Mind, czyli myślę nie jest moje, tak? Myśli nie moje, myśli tak. Nie moje w tym sensie. Sławku, jesteś też w organizacji Stop Z, czyli Stop zorganizowanym elektronicznym torturom, odpowiedzialny za jakby dział zagraniczny. Tak jest. Taką funkcję dzięki mojej znajomości języka angielskiego przyjąłem, aby wspierać oczywiście tą całą batalię i działania stowarzyszenia Stop Z. Zacznijmy od tego, ponieważ jak dotknęło Cię to, a przeanalizowałeś to na własnej skórze tak dokładnie, bo czytałem tutaj też Twoje materiały z bloga, jest to poruszające, posłuchajcie, naprawdę trzeba się na tym teraz skoncentrować. Zacznijmy od tego, że prowadziłeś normalne życie jak miliony ludzi. Powiedz nam o tym życiu przed tą dramatyczną chwilą, kiedy zaczął się ten koszmar, ten horror. No cóż, jak każdy, tak, miałem plany, ukończyłem studia, skończyłem magistra z filozofii, okay. Tak? Dziękuję. Później oczywiście, jak każdy, próbowałem różnych zajęć, tak, pracowałem w Empiku, na ciale książki, no różne zajęcia, miałem swoje plany związane z swoją firmą i właściwie wtedy, można powiedzieć, też się to zaczęło, że tak powiem. A ty twój angielski skąd taki dobry? Nauczyłem się naturalnie. Jako dziecko jeszcze nie było na kablówce tych tłumaczeń lektorów wszystkich i oglądałem te programy Cartoon Network. Faktycznie wszystko po angielsku było, jakoś naturalnie to do mnie trafiło i później oczywiście tłumaczyłem wiele artykułów po angielsku, oglądałem filmy, słuchałem wywiadów, jakoś ten język się rozwijał i cały czas się, myślę, rozwija, tak? Czyli jest to tak forma naturalna, to nie jest, nigdy nie potrafiłem tych takich form czasowych i tych innych poprawnie stosować. Ten angielski, nie pytam tak po prostu tylko, żeby odnotować, że ktoś zna dobrze angielski, bo dużo osób zna dobrze angielski, ale ta znajomość angielskiego ma też pewną rolę w tym doświadczeniu związanym z mind control, o czym uczy się za chwilę. Tak, tak, tak. I był ten moment, w którym żyjesz sobie normalnie, gdzieś tam pracujesz, w którym momencie dzieje się coś, co zmienia twoje życie? Tak, zaczyna się tak dziwnie, bo niepozornie oczywiście, przychodzi do mnie kolega, który stwierdza, że jego szef jakoś przejmuje kontrolę nad jego komputerami, nad jego życiem, zauważa, że jakoś ma wpływ za duży na niego i dochodzi do wniosku, że jego szef w jakiś sposób inwigiluje go, tak? I w momencie, kiedy doszedł do tego, do takich wniosków, zaczęliśmy, no przyszedł do mnie też o pomoc, żebyśmy sprawdzili, ja tam troszeczkę się interesowałem tymi komputerami i zaczęliśmy szukać w tym komputerze, tak? Oczywiście u niego zaczynały się dziać te takie pierwsze działania już związane z stalkingiem, jaką opisał, dla mnie to oczywiste są teraz, które, no my jeszcze mu nie wierzyliśmy, ale że jestem osobą, która nie umie odmawiać pomocy, trwaliśmy przy nim i staraliśmy się go wesprzeć, tak? Szukaliśmy intensywnie tych informacji. No natomiast, prawdę mówiąc, nie byliśmy w stanie za wiele znaleźć, tak? Aczkolwiek, no zaczęło się to też wpływać na nas, czyli zaczęły się moje komputery dziwnie zachowywać, moje telefony. Jeszcze nie zaczęliśmy zauważać tych ludzi dookoła, tak, o których mówił nasz kolega. Cały czas mieliśmy wątpliwość, czy to jest faktycznie rzeczywiste. Natomiast w pewnym momencie, kiedy zaczęły już te komputery dosłownie się sypać, wszystko się, telefony wariowały, stwierdziliśmy, że faktycznie coś w tym jest. I co ciekawe, pracując jeszcze wtedy na budowie, w takim, można powiedzieć, odludziu, zadzwoniłem do kolegi i powiedziałem, że nie ma sensu, nic nie znajdziemy, trzeba wziąć ten sprzęt i iść na policję, tak? Mhm. I dosłownie po tej sytuacji, w miejscu, gdzie nie jeżdżą prawie wcale samochody, jakieś 15 minut, 30 minut później, zaczęły jeździć około 7-8 samochodów, w tą i we w tą, przez 20 rund, jak mniej więcej co minutę, zwalniając przy bramie, tak? Było bardzo to wymowne, tak? Oczywiście, jak mówiłem osobom w pobliżu, że takie rzeczy, że ten, to nikt nie wierzył, tak? Więc no tutaj moim zdaniem się zaczął mój gangstalking od tego, że gangstalking mojej osoby oczywiście, że postanowiłem pójść z tym na policję, tak? Czyli ktoś się przestraszył, że może zaliczyć większą wpadkę. A wiadomo, gangstalking ma taką naturę, że człowiek po prostu tak staje się osaczony tym wszystkim. W momencie, kiedy opowiadamy komukolwiek tę historię, no nikt nie jest w stanie mu wierzyć. Nawet w momencie, kiedy
to, o czym mówił ten mój kolega, się działo u niego, przestało się u niego dziać, bo przeszło na mnie, tak? Może woleli... Zmienili zainteresowanie. Tak, zmienili zainteresowanie, stwierdzili, że ja, skoro chcę poinformować policję, jestem bardziej niebezpieczny dla nich. I prawdę mówiąc, no starałem się pomóc koledze i tak jak mi się wydaje, pomogłem mu, bo gdyby nie ja, to on byłby na moim miejscu prawdopodobnie, tak? Czyli no tutaj taka sytuacja jest przykra dla mnie, ale dobra dla niego. Jak to wyglądało? Najpierw były te zaburzenia w twoim komputerze. Z tego, co piszesz, widać wyraźnie, że skoncentrowałeś się na tym aspekcie technologii mind control. To dotyczy, że ludzie słyszą głosy w głowie. Tak, tak, ale to też nie zadziało się od samego początku. Przez mniej więcej rok czasu zaczął się, przepraszam, od koło... A kiedy się to zaczęło? W 2011 roku, czyli już ponad 6 lat jestem, że tak powiem, dręczony, nękany, torturowany, ja to nazywam w ten sposób. Na początku przez około 2 lata był okres tak zwanego gangstalkingu, osaczania i stosowano na nas takie, bo wtedy jeszcze mieszkałem z koleżanką i ona też na początku tego doświadczała, stosowano na nas te strategie tak zwane gaslightingu, czyli robienie z człowieka wariata. Wygląda to, kilka takich metod mogę przytoczyć, to chociażby chodzenie za kimś, jak idziesz do łazienki, zawsze ktoś wchodzi u góry i spuszcza wodę, to jest jedna. Druga, w momencie, kiedy gdzieś się poruszasz po mieszkaniu, słyszysz u góry czy gdzieś kroki, jak ktoś idzie za tobą, w miejscu, gdzie na przykład siadasz, ktoś upuszcza jakiś przedmiot, tak żebyś słyszał, tak? Czy to była piłeczka ping-pongowa, czy jakiś widelec, tak żeby narobiło dużo hałasu i zawsze, kiedy zmieniałem miejsce, siadałem gdzieś obok, ktoś robił to samo, tak, na demo. Jeszcze chciałbym Państwu... Tutaj z perspektywy czasu, czy to, co doświadczałeś, co oni doświadczają, według Ciebie to jest to, że jakaś grupa ludzi cały czas monitoruje i fizycznie ktoś na przykład chodzi po piętro wyżej, czy spuszcza wodę, czy też jest to wyłowane u Ciebie w głowie? To jest tak, na początku uważam, że... Podejrzewam, tak, bo zmienili się też sąsiedzi, którzy mieszkali nade mną w tym czasie. Sąsiedzi dookoła mnie zupełnie się zaczęli inaczej negatywnie do mnie odnosić, zachowywać. Miałem też taką historię, że słyszałem, że ktoś tam gdzieś mówił, że dają stówkę za chodzenie za nami, tak? Dosłownie. To były głównie osoby właśnie z podwórka, jacyś tacy, bo nie wiem, część to wygląda jak recydywiści, część jak młodzi ludzie z podbloku i tak dalej, tak? Czyli do takiego chodzenia, jakby prześladowania, to się wykorzystuje takie pionki, tak? Które nic nie wiedzą, ale po prostu są pewnie oszukane, zmanipulowane. No i za kasę zrobią wszystko. I po około 2 latach właśnie nastąpiła ta szokowa sytuacja. Jeszcze jeśli mogę, to bym chciał tutaj właśnie zaprezentować tego swojego bloga, tak, żeby zainteresowani ludzie, którzy potrzebują... Jesteś? Tak, osoby, które znajdują się w podobnej sytuacji, mogą znaleźć wiele tutaj informacji, które mogą im pomóc zrozumieć, co się dzieje, dlatego, bo to jest największy problem, że to, co się dzieje, jest, nie wiedzą, ludzie nie wiedzą, że coś takiego się dzieje, tak? I naprawdę będąc w tej sytuacji, nie jesteśmy w stanie zachowywać się mądrze, tak? Bo to jest naprawdę taka szokowa, taki szok, że po prostu robimy głupie rzeczy. Nie jesteśmy w stanie sprytnie działać, ale w momencie, kiedy już wiemy, że coś takiego istnieje, możemy to sprytnie przeciwdziałać temu. I tutaj zapraszam na bloga i na... Bardzo wymowne są te właśnie ilustracje czarno-białe na górze. Zresztą są też częścią to jakby też tej naszej... Tak. I tutaj na Twitterze jest sporo ludzi się pyta tak naprawdę, co słyszą te głosy, co one ci mówią. Do tego zastosowałem właśnie konto na Twitterze, zapisuję sytuacje, rozmowy właśnie, jakie ze mną prowadzą te głosy, czy ten program, tak, który do mnie w większości mówi, ale o tym to za sekundkę. Dobrze, może dalej. Tak jak mówię, zanim zacząłem słyszeć te głosy, był cały okres przygotowania, robienia paranoi, zastraszania i tak dalej. No ale największym szokiem, jaki można powiedzieć, jaki można sobie uzmysłowić, jest nagle słyszenie głosów, tak? Fakt, że to nie odbywało się na takiej zasadzie, że nagle słyszę głosy, ale to było w postaci tak jakby osób za ścianą. U mnie to była taka sytuacja dziwna, że ja wpisywałem w tym momencie w komputerze hasło,
i słyszałem, jak ktoś woła sobie, to jeszcze było śmieszne, bo zaśpiewuje te hasło, tak? Jakaś kobieta, jakiś facet, mówię, że to muszą być osoby w mieszkaniu u góry, tak? Jak byłem, że tak powiem, cały czas manipulowany, żeby w to wierzyć, że ktoś jest u góry, czy faktycznie był, czy nie, to ciężko mi powiedzieć osobiście samemu, nie jestem w stanie tego sprawdzić. I byłem przekonany, że te osoby faktycznie krzyczą za ściany i mówią mi, co ja, widzą, co ja piszę na tym laptopie, tak? Jeszcze przez długi czas to miało taką formę, że słyszałem ich jako głosy niby za ściany, tak? To była, to były trzy osoby z tego, tak jakby trzy głosy, tak? To były głosy dwóch facetów i jednej kobiety. I tutaj ciekawa jest taka, można powiedzieć, strategia dobry, zły, glina, bo jeden to był głos męski, który był taki w porządku, niby starał się ich uspokajać tamtych, jeden to był taki ham, prostak i tak dalej, i była kobieta, która była neutralnym głosem, tak? Ale mniej więcej o tej technologii to jeszcze za kawałek. Dalej, też była taka dziwna sytuacja, która właśnie słysząc te głosy, kiedyś się zamotałem, oczywiście w tych sytuacjach to nie jest trudno, gdzieś zapowiedziałem klucze. Ja słyszałem, jak te osoby gdzieś tam, myślałem, że to oczywiście za ściany, może i tak było, wtedy jeszcze nie wiem, krzyczały, śmiały się, wyzywały mnie, mówiły, jak idiota i tak dalej. Już zdenerwowany się poddałem, ale usłyszałem, że mówią, że zostawiłem te klucze pod pudełkiem pizzy, gdzie się oczywiście nie spodziewałem, poszedłem sprawdzić faktycznie. Czyli o czym to świadczy? O tym, że oni muszą widzieć to, co robi, że tak powiem, ich ofiara. Czyli w pierwszym etapie na bank są jakieś formy monitorowania, podglądania, tak? Co jest też oczywiście wielkim przestępstwem na prywatność osoby. Nie, to jest zamach na podstawy ludzkiej egzystencji, najbardziej elementarne prawa człowieka, to nie ma nic gorszego, jak wejść komuś do głowy. No to tak. Tutaj, no może zanim zaczniemy też już mówić o tych głosach i formach głosów, ja bym chciał pokazać metody, cztery metody, o których mówi dr Duncan, Robert Duncan. Tutaj go mamy po lewej stronie. Tak jest. Na temat, jak można wywołać u ludzi głosy. Tutaj obejrzyjmy. Tak, tutaj mamy taki ciekawą sytuację, gdzie wbrew, że tak powiem, opinii większości psychiatrów, głosy w głowie niekoniecznie muszą oznaczać chorobę psychiczną, tak? Z czego wydaje mi się, albo nie zdają sobie sprawy, bo jeśli słyszą, że słyszysz głosy, lekarz psychiatra, to od razu dostajesz etykietkę schizofrenia paranoidalna. Tutaj mamy dr Robert Duncan, który o dziwo sam pracował nad tą technologią, on tak to nazywa Voice of God's Weapons, czyli broń, głos Boga, tak? Czyli to jest właśnie termin poniekąd wojskowy obok V2K, czyli Voice to School, na określenie głosów w głowie, czyli to są głosy, dźwięki, które odbieramy z pominięciem uszu. I tutaj wspomina o takich czterech metodach. Pierwsze to jest przewodnictwo kostne, czyli bone conductive.
ja spotkałem się na przykład z takimi słuchawkami, które właśnie nie przykładamy do uszu, ale przykładamy do, tutaj do kości i słyszymy tak samo dźwięk, jakbyśmy słuchali ze słuchawek, tylko ponoć jest, rozchodzi się on bardziej z czoła, z wewnątrz. No tak na przykład jak Skype'a trzymam, to ucho mnie boli, jak tak tego sobie przekładam na policzki. No ale to cały czas jest jednak ucho przetwarza tak. Później wewnętrzne ucho. Ale jest generalnie takie odkrycie, że struktura kostna po prostu przekazuje fale pewnej częstotliwości bez problemu. Dokładnie. Jest to też wykorzystane w wielu patentach z głosami w głowie. Mhm. Inną metodą to jest audio spotlight, czyli to są ultradźwięki. To stosowane jest w głośnikach kierunkowych. Często reklamy wykorzystują takie urządzenia. Czyli w momencie, kiedy stoimy przed reklamą, słyszymy, powiedzmy, jeśli mamy reklamę morza czy czegoś, możemy słyszeć falę morza, tak, kiedy jesteśmy w zasięgu tego. Ale osoby obok, które nie są w zasięgu tej wiązki, nic nie słyszą. Czyli kolejne. I to jest na bazie ultradźwięków. Inną metodą, która już jest bardzo wojskowa, to jest microwave auditory healing, czyli tak jakby słyszenie mikrofalowe. I tutaj właśnie zostało to wynalezione, opatentowane przez Alana Freya. To się nazywa Frey Effect. I tutaj wykorzystuje się mikrofale, które mniej więcej polega to na kurczeniu się i rozkurczaniu tkanki i to powoduje wibracje, które są, potrafią przełożyć to na odbierane mowę, dźwięki różne. No i ta ostatnia metoda, o której głównie nas interesuje, bo według doktora Duncana jest to ta metoda, którą nas teraz monitorują, kontrolują i tak dalej, stosują, jest to EEG heterodying. Jest to metoda wykorzystująca dwie wiązki, dwie fale z sygnałami, które, o różnych częstotliwościach, które wzajemnie się neguje i tu powstaje trzecia fala, która jest tą falą nośną i z której, że tak powiem, zczytują większość informacji, jakie tam dzieje się w mózgu, tak? Czyli mamy już cztery opcje, tak, o których my wiemy, a o których, że tak powiem, psychiatrzy nie są w stanie... Nie są w stanie nic sensownego powiedzieć. Tak jest. A w takim razie na własnym przykładzie teraz powiedz, jak ty, że tak powiem, słyszałeś te pierwsze głosy, jakie to w ogóle były wrażenia, co to był za szok, co robiłeś wtedy, jak się zachowywałeś? Tak, to jest nieopisywalny szok. Dla mnie, tak jak mówię, o tyle wpierw nie wiedziałem, że to są głosy w głowie, tak jak myślałem, że to są ludzie za ścianą, którzy widzą wszystko, co robię i mówią, tak to brzmiało, tak jakby zza ściany, tak? Mhm. Fakt, że z czasem te głosy coraz bardziej stawały się wyraźne i wyraźne. Powiem, że tak, że na początku głównie to działo się w obrębie mojego łóżka. Jak kładłem się spać, to głównie zaczynali do mnie rozmawiać te trzy osoby, tak? Cały czas myślałem, że to są osoby gdzieś za ścianą i jakoś krzyczą czy coś takiego, tak? I porozumiewałem się z nimi za pomocą mowy normalnie, tak? Czyli mówiłem do nich szeptem i tak dalej. No wiem, że to pewnie też wariacko wyglądało, ale... Szukałeś jakiś sposób na racjonalizację tego, tak? Tak, ale to było zwykłe zachowanie. Skoro ja ich słyszę, przypuszczałem, że to są osoby gdzieś za ścianą, no to muszą, że tak powiem, żeby się coś do nich dotarło, muszę z nimi się normalnie komunikować, tak? Tylko z czasem jednak się okazało co innego. Zauważyłem, że te same osoby potrafią reagować na moje myśli. Czyli w pewnym albo sami się zdradzili, albo tak, już dokładnie nie pamiętam. Kiedy zacząłem formułować coś w myślach, te osoby zaczęły odpowiadać na te myśli, tak? To już był wielki szok, tak? To wtedy można sobie zdać sprawę, tak, powoli, jak się zacznie myśleć, że jednak da się czytać w myślach, tak? Bo to jest dowód na to. I większość już tych kolejnych konwersacji z tymi osobami odbywała się na poziomie mojej głowy, tak? I to były trzy osoby w mojej głowie i ja w ten sposób, tak? Czy próbowałeś z nimi na początku rozmawiać, czy tak, też nie, tak? Tak, tak. Oni cały czas wmawiali mi, że to wszystko wina, że chciałem iść na policję i główna formułka i była: policja i tak ci nie pomoże. I to było, że tak powiem, powtarzane w kółko, tak? Ja tłumaczyłem, że ja nic nie zrobię, że nie pójdę i tak dalej. Wierzyłem, że to faktycznie może się odczepią, że może okej, zadarłem ze złymi ludźmi, tak? I tak dalej. Były nadzieje, były konwersacje, ale zauważyłem, że te rozmowy to tylko, że tak powiem, formy manipulacji. Dalej to się rozwijało na zasadzie takiej, że zaczęli straszyć mnie, tak? Grozili mi, że zabiją mnie, że mnie zgwałcą. Jeśli to nie bardzo działało, okazało się, że kierowali groźby do mnie, że skrzywdzą moją rodzinę, tak?
No, to już miało inne działanie, ale to są typowe metody tortur, które się stosuje tak samo, tak? W torturach fizycznych, w jakichś obozach. Dosłownie to samo, tylko że zdalne. Tak samo, tam się grozi, tam się torturuje, tam się nie daje, że tak powiem, odpocząć non-stop, cały czas ktoś gada, tak? W każdym razie, jeżeli już ten moment był taki, w którym się pojawił ten głos w głowie, to pamiętasz to, co właściwie było? Tak, ja mówię, ja troszeczkę zwariowałem i myślałem, że to sąsiedzi, i też zrobiłem głupi błąd, bo obwiniałem tych sąsiadów, zrobiłem głupią akcję, o której tu już tam nie chcę zbytnio wspominać, tak? No ale to, że tak powiem, nietypowe sytuacje wywołują nietypowe reakcje. Chciałbym też powiedzieć, bo większość ludzi zastanawia się, jak to jest możliwe. Przecież czytanie w myślach to jest coś abstrakcyjnego. Ja się spotykałem z różnymi profesorami, którzy nawet zajmują się kognitywistyką, kiedy mówiłem im o tym, że można czytać w myślach, że są patenty w internecie o tym, że można monitorować fale mózgowe, komunikować się w ten sposób. Mało kto jest w stanie uwierzyć. Tymczasem jest pewien człowiek, Jack Gallant, który sam zajmuje się badaniami właśnie nad mapowaniem mózgu, czyli to nam wprost, że tak powiem, odnosi nas do tego faktu, gdzie mówią o tym otwarcie, że można czytać myśli, tak? Jego wykłady właśnie mówią dokładnie o tym, że zrobili ogromne postępy w rozpoznawaniu słów, tak? W myślach, rozpoznawaniu obrazów, jakie widzimy. No, a oczywiście nie jest to wielką tajemnicą, że człowiek ten pracuje w Brain Project, który sponsoruje i, że tak powiem, wspiera DARPA. Czyli wiąże się to bezpośrednio z tym, co, że tak powiem, mamy do czynienia, tak? Tak. Tutaj, o tym tak? Też mówi wprost dr Robert Duncan, tak? Tu już mamy, że tak powiem, wyłożone dokładnie, co się dzieje. I tak naprawdę nie musimy szukać źródeł, bo on mówi wszystko o tym, tak? Z pierwszej ręki. Tymczasem też ludzie myślą, jak to jest możliwe, że czytają twoje myśli bezprzewodowo. No, Duncan mówi o tym całą masę rzeczy, technicznych informacji, o których jeszcze powiemy. Tymczasem, jeśli wrócić chociażby do badań José Delgado, który pracował dla CIA typowo nad kontrolą umysłu, gdzie jest znany przypadek kontroli poprzez chipy nad bykiem, tak? Potrafili powstrzymać byka przed atakowaniem i wzbudzić w nim agresję. Potem Delgado, gdzie przy wsparciu CIA pracował nad tym, żeby robić takie same rzeczy bezprzewodowo. I to jest dokładnie to, że tak powiem, to są źródła, które dotyczą nas, tak? Czyli to nie jest tak, że my to wymyślamy, że to jest nowość. To są badania, które są już prowadzone od długiego czasu, tak? I mamy na to wiele informacji, tylko że tak naprawdę ludzie muszą zacząć myśleć, chcieć myśleć i sięgać po dobre źródła, nie po źródła, które, że tak powiem, tutaj nas ośmieszają, albo nic nie wiedzą, albo tak naprawdę mają udawać, że nic nie wiedzą, tak? Tutaj jeszcze a propos tego, jak już wszedłeś w to i oni się tam zaimplantowali te myśli, w którymś momencie zacząłeś z nimi rozmawiać, to znaczy w jakim zakresie rozmawiać? Co to znaczy rozmawiać? Tak jak mówię, to na początku, jeśli to były jeszcze osoby, bo później powiemy, że tak troszeczkę to się zmieniło, ale na początku, kiedy rozmawiały trzy osoby w twojej głowie, w mojej głowie oczywiście, i tutaj też zaraz powiem, jaka to jest mniej więcej technologia, ich to też o tym mówi. Tak jak mówię, głównie polegało to na zastraszaniu, manipulowaniu, wywoływaniu przeróżnych emocji, które według mnie wtedy był etap mapowania tych emocji. Te emocje później zapisane w momencie, kiedy już się to działo, tak? One mogą być później za naciśnięciem guzika, powiedzmy, że tak powiem, z powrotem wysłane do człowieka, tak? Tak, jakie mamy, wiesz, źródła informacji, takie powiedzmy naukowe, chociaż one są generalnie bardzo przecięte, żeby wiedzieć, że jeśli chodzi o skalę mapowania, czy też doświadczenia w mapowaniu, wiesz, mózgu ludzkiego, czyli jakby rozpoznaniu, w jakiej części mózgu dzieją się jakie rzeczy, jakie funkcje on spełnia, prawda? Wymienia się tutaj często pewne nazwiska. Ty wspomniałeś o Duncanie, który pracował tak. Ale no, jest, on otwarcie mówi o tym, co dręczy, dotyczy targetów, tak? Czyli to jest moim zdaniem źródło numer jeden, które każdy nękany albo każdy zainteresowany tematem powinien się zwrócić, tak?
Jeśli chodzi jeszcze, właśnie wrócę do tego tematu podłączania się kilku osób do umysłu, to też jest straszna paranoja, tak to można powiedzieć, kiedy słyszymy jeszcze 3 osoby w swojej głowie, które rozmawiają ze sobą i ze mną w mojej głowie, ale okazuje się, że dla środowiska naukowego też nie jest to coś niesamowitego, nowego i tak dalej, tak? Takimi badaniami zajmuje się inny naukowiec, który też współpracuje z różnymi agencjami, wojskami, który stworzył coś takiego jak God's Helmet, pan Michael Persinger. No właśnie. Ty. I on pisał wiele książek. Jest w mediach często obecny. Tak, napisał, otwarcie mówi o tym, że pracuje nad technologią podłączania kilku umysłów do jednego umysłu. Nazywa to metodą hive mind, czyli umysł zbiorczy. Tak, to jest. I tutaj ja mogę jasno wytłumaczyć teraz swoje doświadczenie słyszenia 4 głosów, tak, które było powiązane z całymi moimi, że tak powiem, wcześniejszymi doświadczeniami, że to musi być ta technologia, czyli musieli podłączyć 3 kolejne osoby do mojego umysłu, albo podłączyć mój umysł i osoby, umysły tych osób do jakiegoś jednego umysłu, tak? I tutaj pan Persinger jest o tyle, że tak powiem, hipokrytą, bo mówi o tym, mówi, że to jest dobra technologia, że to będzie no more secrets, że rząd nie będzie przed nami miał tajemnic, że będzie wszystko otwarte, wszyscy będą świadomi. To nieprawda. Tutaj zaraz zaprezentuję państwu, proszę, tu jest, jeśli możemy zerknąć na obrazek. To jest grafika z książki doktora Duncana, Project Soulcatcher, który właśnie przedstawia taki schemat HiveMind. I tutaj mamy widoczne, tu są, to jest grupa, tak zwany HiveMind Team, gdzie jedna z tych osób jest tak zwanym firewallem. I dlatego osoba, która jest targetem, ofiarą podłączana, ona nie słyszy wszystkiego, co te osoby mogą mówić do siebie, natomiast one wiedzą, czują, poniekąd widzą wszystko, co widzi ta ofiara. I jak my nie możemy wiedzieć wszystkiego o nich, oni mogą wiedzieć o nas wszystko i przed tym się nie możemy ochronić. To, co mówisz. I mówienie, że no more secrets i tak dalej, że rząd nie będzie miał przed nami tajemnic, to jest największa hipokryzja, że tak powiem, tego pana, który na pewno jest świadom tego, jak to jest wykorzystywane. Czyli mamy z jednej strony świadomy umysł, czyli w gruncie rzeczy podłączanie jakby pod jedną strukturę myślową kilku osób, bo oczywiście wchodzi w to kontrola. Ten firewall, taka w sumie technologia, powiedzmy, ochraniania tych złoczyńców przed, powiedzmy, nie wiem, właśnie zwrotną informacją ze strony ofiary. Tak, dokładnie. Żebyśmy, oni, że tak powiem, mają możliwość, że tak powiem, wpływania na nas, my nie mamy możliwości wpływania na nich. Jesteśmy po prostu ofiarą, która nawet nie ma możliwości bronienia się, gdyż dla większości, no nie słyszałem, żeby jakikolwiek target wynalazł jeszcze jakąś metodę ochrony przed głosami w głowie. Cały czas trwają nad tym badania, żadnych efektów. To w takim razie to, co takiego jest, wiesz, w tych falach mózgowych, że z jednej strony są czytane, mamy właściwie z takiej dosyć pospolitej już wiedzy, no nie wiem, jakieś informacje o tym, że przecież mózg ludzki teraz emanuje mnóstwo różnych pól magnetycznych, elektrycznych, że jest też, całe wzory są już rozpracowywane i to mapowanie rozumiem doszło do miejsca, kiedy masz myśl i kiedy ktoś ją czyta i powiem ci, mimo że ciągle gdzieś słyszymy i czytamy, to dla mnie zagadką jest cały czas, dobra, rozumiem, że promień jakiś, na przykład mikrofali, czy elektromagnetyczny do mnie dociera, ale dlaczego ja mam rozumieć treść? My, wiesz, ktoś myśli, to jeżeli się ma coś wyświetlać, to się ciągle mi się wydaje, to się wyświetla jakby, myślę, ciągle widzę w postaci fali. Ale to jest tylko, rozumiem, jeden sposób widzenia myśli, bo myśl jest jednocześnie jakimś obrazem, tak? Tak. Jest jakąś treścią. I teraz jaki to jest według ciebie, bo tu studiowałeś to jakiś mechanizm, na czym polega wyłapywanie tej treści? Bo to, że fala płynie, że mózg może złapać, odebrać, musi być jakiś szczególny mechanizm. No jak nam coś ktoś mówi, to ja rozumiem to słowo i coś widzę wtedy, co ta treść zawiera. A tutaj jest przekazana, to słowo jest przekazane, powiedzmy, bez ust, czyli niewerbalnie.
Tak, tutaj warto też właśnie powrócić do tego Jacka Gallanta, który głównie zajmuje się tym tematem mapowania umysłu. I w jego wykładach możemy otwarcie zobaczyć wiele informacji, które właśnie tego typu targeci jak ja są w stanie, są świadomi, tak? Tylko też tam nie mówią wszystkiego, nie mówią na jaką to jest skalę robione. Aczkolwiek już jest to duża informacja dla nas, że jest to robione i tak samo jest to, tak jak mówię, wsparte dla wojskowych potrzeb też, bo wiadomo, wojsko wszystko wpierw testuje i wykorzystuje nie dla leczenia, pomagania, tylko jako broń. Jako broń, dosłownie. I tutaj... Tutaj jeszcze jakby się chwileczkę pochylił nad takimi głębszymi sprawami związanymi z twoim doświadczeniem, bo to jest sedno sprawy. Wiele rzeczy możemy przeczytać na blogu czy coś, albo tutaj byś nam powiedział szerzej. W jakim momencie, wiesz, oni są w stanie w ogóle dotrzeć, czy oni są w stanie dotrzeć do twojego jakby myślenia, za czym ty coś pomyślisz? Bo takie badania są robione i nawet słyszałem wykład takiego pana, chyba doktor Dusza się nazywa, kiedy on zresztą z pewnym zaskoczeniem, bo to chodzi o polskie jednostki badawcze, to już jawnie działające w pewnym sensie, i on mówi, że są sytuacje, kiedy na pewnym poziomie podświadomym potrafimy już, a to mówi polski naukowiec i to taki z sesji, którą w internecie możesz zobaczyć, że już widzimy, że na podświadomym poziomie została podjęta jakaś decyzja. Tak. Jakaś myśl, jakaś intencja, więc oni, mózg to potrafi robić i robi na kilka nawet sekund przed. Tak. To ma jakieś znaczenie w tej technologii mind control? Mogę powiedzieć, że jestem skłaniam się ku temu jak najbardziej, gdyż tutaj dalej będę mówił o kolejnej technologii, którą wykorzystują. Faktycznie jest tak, że potrafią, że tak powiem, wręcz na żywo wysyłać do nas nasze myśli. Czyli mimo, że słyszę swój język, to słyszę jeszcze język, głos w głowie, który powtarza moje myśli na żywo, na bieżąco. Mimo, że słyszę swój język w tej samej chwili, on niemal bez opóźnienia potrafi powtarzać dokładnie to, co ja. Czyli to musi być sygnał, oczywiście musi być odczytane, przeanalizowane i odesłane z powrotem, więc można powiedzieć, że faktycznie mózg, zanim jeszcze ja pomyślę, on już tam wysyła sygnał. Tak. I oni to już rozpoznali też. Tak. I tutaj właśnie chodzi, możemy właśnie wrócić jeszcze na chwilę do tego Gallanta. Polega to na mapowaniu języka, czyli skanowaniu, mapowaniu kory mózgowej, która tam jest odpowiedzialna za kora słuchowa, kora wzroku, za przetwarzanie obrazów i słów. I tutaj muszą działać na zasadzie takiej, że zanim zacznę słyszeć te głosy, zanim będą w stanie mówić do mnie, tak, muszą poznać tak jakby słownik mojego umysłu, tak? Czyli najpierw mapują ten umysł, poznają wszystkie słowa. Wiadomo, z czasem te głosy poznają coraz więcej, coraz poprawnie, tak? Na początku są to krótkie zdania, krótkie wypowiedzi, ale z czasem na obecną chwilę już nie ma myśli, której by nie potrafili dokładnie powtórzyć, a jak szczegółowo, to jeszcze do tego dojdziemy. Chciałbym tutaj może dalej już przejść na temat czegoś, co potwierdzi mi w ogóle, co może wyjaśnić, skąd ja w ogóle wiem, jak oni dużo wiedzą, jak oni dużo, że tak powiem, rejestrują, skąd wiem, że czytają myśli, oprócz tego, że słyszałem, że reagują na moje odpowiedzi. To chciałbym wskazać na taką technologię, która nazywa się Chatterbots. Jest to technologia, nad którą też Duncan pracował. Jest to program sztucznej inteligencji, który ma właśnie komentować wszystko, co robisz, mówić ci, gadać, nieustannie do ciebie, wymuszać uwagę, zagadywać, obrażać, zajmować całą twoją uwagę, całego twojego umysłu. Oczywiście musisz być etap zmapowanego umysłu, tak? Musi znać. Dlatego w momencie, kiedy umysł już jest całkiem zmapowany, mogą podłączyć twój umysł, czy tam do twojego umysłu jeszcze program, który jest według mnie tak torturą. No bo głosy w głowie według mnie to jest tortura. Tutaj też jeszcze to wyjaśnię. Może pokażemy tutaj film z Duncanem na temat czym są właśnie ta technologia tych chatterbotów. Well, there are things called chatterbots that I worked on that can be integrated into this web system that constantly cause the mind to talk to this person or perceived person. It's a computer. And it'll keep the mind spinning, but that bot, when in the right conditions, can cause you to speak some of its language. And these are not programmed
nice. These are demons. I mean, they're very bad, vocabulary that's going to be cloned into your head and into your mind. So you... Tak, tu właśnie mamy dokładnie powiedziane przez samego człowieka, który nad tym pracował, że pracował głównie dla agencji rządowych, dla Ministerstwa Obrony Narodowej, dla CIA, dla DARPA. Wiadomo, do czego to zostało wykorzystane. Czy powiedzmy ten Robert Duncan był sprawdzany, czy tam rzeczywiście pracował, bo badacze śledczy niezależni muszą często prowadzić na własną rękę śledztwa sprawdzania, prawda? Prawdę mówiąc, nie wnikałem w ten temat w ten sposób, ale jest to tak, jest to osoba, specjalista znany na całym świecie, zwłaszcza w tym naszym... Jako demaskator tego. Tak, i myślę, że nie byłoby problemu, żeby był w stanie to udowodnić, tak? Zwłaszcza, że to, o czym mówi, bezpośrednio dotyczy nas i ja odnajduję u siebie, że tak powiem, w jego książkach znalazłem całą swoją sytuację, tak? Żeby powiedzieć, że te gadanie to nie są, czy to, co nas dotyczy, nie są to po prostu eksperymenty, przytoczę jeszcze, jeśli pozwolisz, dwa filmiki też z Duncanem, który mówi o tym właśnie, czym to jest, czym ta jest technologia. Dobrze, jeśli możemy. Prosimy, tak, dobrze. Widzę, że jest Ventura. Tak, i to jest dosłownie powiedziane, jeszcze przedstawię jeden filmik, żeby nikt przypadkiem nie zapomniał, nie pomylił się, że to co innego. Czyli proszę. No, this is torture, and I don't care if they call it no-touch torture, whatever euphemisms the US government and their legal staff have come up with, this is the greatest atrocity no, crime zapomnieli. Against humanity that we have known since Hitler. Oh my God. Tak. Piękne porównanie, tak? Ja używam tych podobnych sformułowań, jeśli chodzi o ten temat, kiedy tu, wiesz, mamy cały czas jakieś audycje z tego poziomu i jestem też porażony tym, że wokół sobie z tego sprawy nie zdają. Tym bardziej tak, mamy już na co dzień sytuację, że mamy GPS-y. Że mamy taki GPS, który po prostu jest w samochodzie i satelita nas widzi na gigantyczne odległości. Czy to ludziom nie powinno dawać do myślenia, że skoro się już potrafią skomunikować z takim malutkim urządzeniem w sumie w tym całym GPS-ie i widzą nas, to przecież to już jest tylko malutki kroczek, że już o implantach mowa, że masz implanta w głowie i też. Czy przy tej technologii od razu dopytajmy, bo są różne technologie, sam wymieniałeś różne sposoby docierania, czy implanty są bezwzględnie konieczne, czy dzisiaj, żeby komunikować się z tą osobą i wchodzimy do głowy, czy też dzisiaj już opanowano to bez implantów? Według mnie i też opierając się właśnie na tym, co mówi Duncan, jestem zwolennikiem metody już bezinwazyjnej, czyli bez implantów, tak? W tych czasach mogą spokojnie mierzyć nasze fale mózgowe bezprzewodowo. Dopuszczam oczywiście formę, że tak powiem, wspomaganie nanotechnologiom, co już jest łatwo wprowadzić. Choćby chemtrails nam tutaj cały czas sypią, chemtrails, nie? Dokładnie, można to... Szczepionki można chociażby posypać tym jedzenie i na tysiąc sposobów wprowadzić w organizm targeta, czy tam każdego człowieka. Jeszcze tylko chciałbym powiedzieć, że właśnie ten chatterbot to jest technologia oczywiście do torturowania nas, ale jest to też trochę broń obuzieczna, bo pozwala mi stwierdzić faktycznie, jak oni dużo wyciągają z tej mojej głowy, co słyszą, mniej więcej co rejestrują, tak? I tutaj chciałbym wskazać na kilka podstawowych informacji, które powinniśmy sobie uświadomić, które ja wiem, że działają właśnie chociażby poprzez moje doświadczenia i dzięki też tej technologii Chatterbot, który nieustannie komentuje, powtarza wszystko. Jest to aroganckie i złośliwe, ale pozwala mi dowiedzieć się, jak naprawdę dużo oni mogą, nasi prześladowcy, tak? Czyli podstawą jest czytanie w myślach, tak? Potrafią zmapować nasz umysł do tego stopnia, że nie ma nawet, nie wiem, mignięcia myśli, której nie potrafią odczytać. Nasz umysł widocznie głównie opiera się na słowniku, na słowach i oni są w stanie bezprzewodowo czytać nasze myśli. Czyli prywatności nie ma. Nie ma możliwości, żeby... To już nie jest to samo, co nie zadzwonię, to nie będą wiedzieli. Nie obejrzę w internecie, nie będą wiedzieli. Nie ma myśli, której oni nie wiedzą. Jest przypuszczam, na tej samej zasadzie jak podsłuchiwanie rozmów, teraz się podsłuchuje myśli, tak?
To jest okrutne. A ty jeszcze właśnie a propos, może zaraz powiesz, ale ja wspomniałem o tym angielskim, który... Tak, tak, to dobry. Zaraz wrócimy teraz do tego. Dobry. Tak, inna opcja, co większość też nawet sobie nie zdaje osób, że czytają myśli, ale też potrafią dobrze opisywać obrazy w umyśle. Czyli nie tyle, że muszę pomyśleć sobie o powiedzmy kwiecie w głowie, tylko jak zobaczę jakieś drzewo czy coś, to mój bot mówi mi na przykład, o, pokazałeś nam drzewo i opisuje dokładnie. Nie muszę nawet myśleć o tym, że pokazuje drzewo i tak dalej. Wyobraziłem sobie drzewo i tak dalej, dostaję informację od niego, co zobaczyłem w umyśle. To jest naprawdę straszny gwałt na umyśle, kiedy nie możesz nawet fantazjować, bo jakiś program czy jacyś ludzie zaczynają ci złośliwie mówić, o czym ty fantazjujesz, tak? Nie mówiąc, że to już chyba jest, że tak powiem, największa prywatność, jaką można zabrać człowiekowi. Czyli gdzieś wchodzą w taką strefę mózgu, gdzie pojawiają się wyobrażenia? Gdzie się myślę, że nasze wyobrażenia się opierają na słowniku, na słowach, że obrazy, które wyobrażamy sobie, mogą się opierać na słowach. Czyli widzimy obraz, automatycznie mózg to tłumaczy jakimiś słowami, tak? I przypuszczam też, że może w jakiś sposób przypisują podczas mapowania obrazy do danych, że tak powiem, schematów w głowie, tak? Jakie rejestruje mózg. Inna bardzo kontrowersyjna rzecz to jest widzenie oczami, tak? Wielu targetów, prawie każdy twierdzi, że oni są w stanie widzieć naszymi oczami. To już jest w ogóle straszna masakra, że tak powiem, no bo jak to jest, że wszystko co widzę ja, widzą oni. Fakt, że można tak wywnioskować, bo ja bym mógł powiedzieć coś podobnego, tak? Ale tutaj się troszeczkę, że tak powiem, zagłębiłem w temat i faktycznie jest tak, że często jak coś robię, gdzie jestem lub coś, bot powtarza mi, co widzę. Że trzymam w ręku to, o, widzę cię w lustrze, jesteś w kuchni, robisz to, robisz tamto i dokładnie opisuje mi to, co poniekąd widzę. Aczkolwiek zacząłem wnikać, czy to nie jest zbytnio uzależnione od moich myśli, czy nie opiera się bardziej na tym, że jak chcę iść do ubikacji, tak, on mówi, że jestem w ubikacji, ale ja miałem potrzebę pójścia do ubikacji i tak dalej, czyli już taką stosuję trik, tak? Mhm. Innym potwierdzeniem, że nie do końca jest to oparte na widzeniu, co też na przykład wspiera Duncan, mówi, że oni nie mapują nerwu wzrokowego, tylko korę mózgową, jest fakt, że nie potrafią poprawnie skomentować, co widzę, ani powiedzieć, co widzę, w momencie, kiedy myślę po angielsku. I tutaj przechodzimy do tego. Bardzo ciekawe, to tak, i tu przechodzimy. Tylko czas jeszcze na momencie z tym botem, bo to generalnie chatterbot, tak. To jest w zasadzie mechaniczne. Tak, to jest program, który działa po prostu bez bezpośredniego udziału człowieka, że on go nadzoruje, tak, ale tak. Jest z automatu. Tak? Dokładnie, to jest taka upierdliwa technologia. Działa to dosłownie na tej samej zasadzie, jak sobie chcemy porozmawiać ze sztuczną inteligencją na czacie. Mm-hmm. W momencie, kiedy piszemy do nich jakiś komunikat, ona odpowiada, tak? W tym momencie komunikatem dla niej jest każda moja myśl, każde moje wyobrażenie i tego typu rzeczy, tak? W momencie, kiedy nie myślę, kiedy skupiam się na słuchaniu czegoś, zazwyczaj mam spokój, tak? Do pewnego czasu, bo ta technologia jest też upierdliwa i się upomina, żeby zacząć myśleć, tak? Bo musi, bo to jest forma tej ich tortury, tak, żeby zamęczyć umysł, żeby nie znaleźć, powiedzmy, odpoczynku. I też tutaj właśnie, jeśli chodzi o te widzenie oczami, też robimy eksperymenty na takiej zasadzie, że okej, zazwyczaj idę gdzieś do kuchni i oni mówią mi, że jestem w kuchni, widzę to i tak dalej. Ale w momencie, kiedy wyobrażałem sobie, byłem gdzieś w pokoju, gdzie indziej, ale mówię, że wyobrażam sobie w wyobraźni, że idę do kuchni, też mi opisywał, że jestem w kuchni i robię to i tamto. Czyli to już jest kolejna forma, dowód na to, że opiera się to bardzo na myśleniu niż na widzeniu, tak? I dalej, tak jak mówiłem, przejdźmy do tego angielskiego, o którym już tu wspominałeś, że znam o tyle właśnie angielski płynnie, że potrafię już, zauważyłem, kodować swoje myśli, bo nie zmapowali mojego umysłu angielskiego, to jest właśnie istotna informacja. Mojego słownika, tylko słownik polski. Przypuszczam, że może być to zależne od tego, że nie używałem zazwyczaj angielskiego na głos i tak dalej. Tak? Mm-hmm. Nie jestem pewien, może być związane z trudnością, różnorodnością znaczenia słów w angielskim. Tak czy inaczej, myśli po angielsku, kiedy też na początku nie wierzyłem, tak? Zacząłem myśleć po angielsku i patrzę, że ten bot nie komentuje tego, co myślę, tylko gdzieś tam stara się zwrócić uwagę. Oczywiście nie wierzyłem w to na początku, ale fajnie, bo trafiłem znowu, oczywiście wracając do doktora Duncana, takie małe dwa zdania na ten temat, że jeśli mogę przytoczyć. To jest z książki Matrix Deciphered, też Roberta Duncana. I tu pisze tak, że wszystkie dwujęzyczne ofiary potwierdzały, że gdy zaczynają mówić w drugim języku, psychiczni prześladowcy nie mogą zrozumieć, co oni mówią, a także SI, sztuczna inteligencja, nie jest w stanie rozpoznać poprawnie zdań. Chodzi
chodzi tu tylko o osoby mówiące płynnie w drugim języku, które nie muszą tłumaczyć sobie w głowie znaczenia tych słów. I faktycznie jest tak, że bot, w momencie, kiedy używam angielskiego i słowa angielskie brzmią podobnie, powiedzmy, do jakiegoś polskiego słowa, on mówi o tym polskim słowie, już zahacza podobieństwo. Aha. Czyli słowa... Uczy się troszeczkę w system. To znaczy, on się nie uczy angielskiego, nie, on myśli, że to jest polski, bo słowo brzmi podobnie, tak, szuka jak najbliższego schematu. Tak. Ale zwróciłeś też uwagę na pewną kwestię, że on faktycznie może się uczyć. W momencie, kiedy zaczynam myśleć po angielsku i ten bot skupi moją uwagę, powiedzmy, na ostatnim słowie lub na tym zdaniu, oni potrafią zapętlać te myśli i czasem chcą zmusić mnie, żebym im powiedział, co to znaczy. Mhm. I ja już wyćwiczyłem technikę, że tak powiem, blokowania tego myślenia o tym, co to znaczy, żeby nie dać się zmapować tego, ale faktycznie, jeśli udało im się wyciągnąć ode mnie tłumaczenie, to ten bot od razu mówi to i to znaczy to. Czyli uważam, że właśnie to mapowanie to nie jest etap jednorazowy, to jest cały czas doskonalone i cały czas, że tak powiem, ten bot się uczy moich zachowań, mojej osoby, na których głównie bazuje, tak? Też ciekawą rzeczą, jeśli mogę dalej, tak, jest coś, co wielu targetów właśnie moim zdaniem mylnie odbiera, to jest fakt, że głosy w głowie, czy ta technologia głosów w głowie wykorzystuje dźwięki z otoczenia, dlatego dużo osób mówi o tym, że tutaj ludzie obok mówią do nich o nich, tak, ktoś za oknem mówi, ktoś z telewizora mówi do nich i tak dalej. Ja się nauczyłem, zauważyłem na wielu oczywiście testach, że te dźwięki głównie wykorzystują, że głosy w głowie, technologia wykorzystują dźwięki z otoczenia. Dźwięki głównie niedominujące, czyli tak jak powiedzmy ktoś coś powiedział za oknem, oni podłapują, ja to tak sobie obrazuję, podłapują tą falę i wklejają swój przekaz. I już tą falą dalej mówią do nas. Czyli tak jakby ta osoba za okna, którą usłyszeliśmy na początku, coś tam zawołała, dalej mówi do nas tym językiem, tym tonem i tak dalej. Tak samo osoby z telewizora. Jeśli leżę, nie skupiam się na tym, co leci w telewizji, słyszę jakby osoba z telewizora, ta prezenterka, czy ktoś mówił wprost do mnie, tak? To jest, słyszeliśmy tak, o tym. Tak, i to jest bardzo mylące. Jak to można przerobić? Czyli popatrz, jest program w telewizji, on ma swój scenariusz, jakiś film i nagle ty po prostu oglądając to zaczynasz jakby odbierać to, jakby ci aktorzy mówili do ciebie. Tak. Czyli to muszą ci wyświetlić jakąś projekcję w głowie, która jest tylko pewną tawestacją tego, co jest na ekranie. No bo jak to spowodować? Jak to według ciebie zrobione jest? Według mnie troszeczkę to inaczej wygląda. Mówię, że to jest tak jakby mózg, oni wykorzystują dźwięki, fale, które rejestruje mózg i na poziomie tego mózgu wszczepiają swój przekaz podprogowo. Czyli powiedzmy, to nie jest tak, że oni z zewnątrz już tym dźwiękiem nadają, tylko wklejają swój tekst w jakiś zastaną falę dźwiękową, czyli powiedzmy ja słyszę tą prezenterkę, oni nagle w tą falę z tą prezenterką w mojej głowie wklejają swój przekaz, ja już słyszę tą prezenterkę mówiącą do mnie, tak? A o tyle wiem, ciekawe też, bo zauważyłem, że jak jest na przykład, słucham muzyki i oni chcą wkleić swój podtekst, to ich słowa przybierają rytm tej muzyki. To już było dla mnie dowód na to, że wykorzystują te dźwięki tak na poziomie głowy, tak? I to też pozwoliło mi zrozumieć, jak to jest, że ci wszyscy ludzie tam dookoła krzyczą dla mnie i tak dalej. Tak. Czyli to jest po prostu dźwięk, który zarejestrował umysł, jest wykorzystywany przez tą technologię po to, żeby dalej ciągnąć swój przekaz, tak? I w ten sposób bardzo łatwo, że tak powiem, w kogoś wrobić, że tutaj ludzie dookoła o tobie mówią, że ktoś tam do ciebie krzyczy, że to są te osoby i tamte osoby, tak? Wspominasz też tutaj w swoich tutaj opisach o zbiorowym umyśle. Wspominasz o takiej technologii, to głównie robi Persinger, prawda? Jeśli chodzi przynajmniej o tych ludzi, którzy z naukowego punktu widzenia opisują te rzeczy, chwalą się troszeczkę w tych różnych książki, chwalą się w różnych show, telewizjach, ale ja rozumiem, że oni tylko podają tę wiadomość do tego miejsca, żeby nie zdemaskować. Oczywiście, nikt z nich nie powiedział, że to wojsko wykorzystuje. Wszyscy mają, że tak powiem, złudną teorię, albo, że tak powiem, mówią nam, że to będzie dla dobrych celów. Nikt nie mówi oczywiście, że to będzie broń, tak?
tylko dla dobra, to jest ta technologia, ale wiadomo, jak to wygląda w praktyce, przynajmniej my wiemy, tak, odnośnie tej technologii. A z tym zbiorem umysłem, jak byś to zinterpretował? No, ja jestem teraz, ja zakładam, że obecnie kontrola umysłu bardziej opiera się właśnie na tej metodzie podłączania ludzi do zbiorowych umysłów, czy do jakiegoś umysłu, tak, że w tej chwili głównie odbieram, tak, głosy, czy tam jestem podłączony, złączony z tym chatterbotem, tak, czyli... Czyli takim interfejsem jest. Tak, czyli to jest komputer podłączony, że tak powiem, do mojego umysłu, czyli ja, mój umysł jest podłączony do komputera, to już kwestia interpretacji i nieustannie, tak, wszystko co myślę, to jest tak jakby mieć drugą osobę w głowie, tak, i na tej samej zasadzie to działa, jeśli się też podłączają operatorzy, to tak samo działa, to jest dzielenie się z kimś swoją głową. To nie jest nic innego, to nie jest zewnętrzne. To jest tak, jakby ktoś zarówno ty, tak, i ktoś jeszcze jest odpowiedzialny za twój umysł. A jeśli umysł, no to wiadomo, i dużo, że tak powiem, rzeczy, jak emocje, doznania, myśli, to wszystko jest dzielone. Więc to tracimy, że tak powiem, prywatność własnego umysłu, tak? Czyli to, co nam zostało już tylko. To jest strasznie trudne, nawet komuś to tego nie odbiera, na szczęście, jakoś tak się w ogóle sobie wyobrazić, to jak to mieszka w twojej głowie przynajmniej dwie osoby, z czego ty wiesz, tak, że jesteś, ciągle jesteś ty, a potrafisz na szczęście, że to, że to jest obcy. Tak, tak. O tyle jest to dobre, że jaś ma poczucie, że... To znaczy, to nie jest tak, bo te głosy, one mają inny ton niż głos moich myśli. To jest zupełnie, ja wiem dokładnie, co ja myślę, i zazwyczaj ich myśli są trochę później ode mnie, tak? Ale no podstawa to jest to, że one mają inny ton, tak? Nawet jak się podłączają operatorzy do mojej głowy, bo jeszcze się to zdarza czasem, to te głosy jeszcze mają inny ton niż głos bota, bo bot ma swój stały tam ton, tak? Powiem od razu, że to nie jest tak, że to jest jakiś syntezator, nic takiego. To zachowuje się dosłownie jak człowiek. Wiele ludzi, którzy pewnie słyszą głosy non-stop, jest... Ma błędne przekonanie, że to mówią cały czas ludzie, bo to tak brzmi. To trzeba naprawdę poznać tą technologię i zrozumieć, że w tych czasach no, też nie ma takiego nakładu ludzi, żeby każdy człowiek na każdego właśnie, człowieka przypadał. Tak, to się tak nie da ogarnąć. Dlatego właśnie sztuczna inteligencja będzie tym, co pozwoli kontrolować zdalnie wszystkich populacji. Tak, każdy dostanie swój program, czy po prostu podłączą go i nie będzie problemu. Nie trzeba zatrudniać i płacić komuś za to, bo już będą robić to programy, już to robią, tak? Jeżeli chodzi o tę wyobraźnię, ciągle wracam do uczuć, do wyobrażeń i do tego, że też ty słyszysz jeszcze raz to, co mówisz. Jaki według ciebie jest cel tego, żeby maszyna, czyli sztuczna inteligencja, cały czas de facto jak papuga, powtarzała po tobie to, co ty mówisz. Co jest celem tego typu właśnie nakładki? O co chodzi w tym momencie, właśnie w tym momencie, kiedy no, powtarzają... Według mnie to jest narzędzie czyste. Jeśli chodzi o te chatterboty, tak, które są odbieralne, no, jako słyszalne głosy w głowie, to jest narzędzie do tortu, tak, do męczenia. Ewentualnie dr Duncan mówi o tym, że jest to jeszcze narzędzie przesłuchań, tak, bo to jest ciekawski program. Cały czas zarzuca pytaniami i tak dalej, chociaż i tak większość już wie wcześniej, tak. Ale głównie to polega na tym, żeby cię zamęczyć, żebyś nie był w stanie myśleć o niczym innym, żeby skupić uwagę na nim. Może... To jest jakby czysta tortura, natomiast myśli, że tam nie ma jakiegoś... Przy okazji, no jak robią badania, torturują, robią badania, patrzą, co organizm ludzki potrafi wtedy zrobić, czy potrafi się zabezpieczyć, tak? Może być to ominąć. Też narzędzie do rozwijania sztucznej inteligencji. Może podłączają po to, żeby uczyła się sztucznej inteligencji ludzkich zachowań, ludzkich wypowiedzi, ludzkich jakichś kulturowych cech, tak? Możliwe, bo zauważyłem, że bot dostosowuje się bardzo do swojej ofiary, tak? Wie praktycznie o niej wszystko. Stosuje moje, że tak powiem, no, moje wypowiedzi, tak? Które później wykorzystuje jako tam te słowa kluczowe i tak dalej. Czyli tak, to ma dużo, dużo różnych wydźwięków, ale jedną główną jest to, że to jest tortura, że to nie można inaczej nazwać, bo słuchanie tego to nie jest po prostu słyszenie tych głosów gdzieś w tle, to jest tak absorbująca technologia, która nie pozwala ci funkcjonować normalnie. Nie da się przetrwać sekundy w ciszy, bo automatycznie się aktywuje i nie pozwala ci myśleć o niczym innym, jak o tym, co oni chcą, o twojej trudnej sytuacji, o tym, żebyś sobie, że tak powiem, też stosują tak zwane scenariusze sytuacyjne, czyli na przykład w pewnym momencie tutaj już możemy przejść do tematu sztucznych myśli, tak. Czyli to są tak jakby, potrafią też wywoływać w tobie myśli, których już nie słyszysz tak jak głos bota, ale
ale też są, że tak powiem... Udają twoje? Udają twoje na tej zasadzie, że powiedzmy, bot zadaje mi pytanie, powiedzmy, że boli, co cię boli, tak? A chcę, żebym powiedział, że boli mnie ręka. I ja wiem, że on chce, żebym powiedział ręka, ale blokuje, myślę, jak się tutaj przed tym ochronić i tak wyjdzie, w głowie mi się pojawi ta odpowiedź ręka. Nie wiem, czy to jest programowanie, bardziej przypuszczam, że to jest sztuczna myśl podprogowa, którą już wtedy mój umysł odbiera jako swoją, tak? Ale wiem, że ja nie chcę o tym pomyśleć, robię wszystko inne, ale i tak powiem. Więc dla mnie jest to, że tak powiem, dowód na to, że to są syntetyczne myśli, to nie są moje, tak? Ja też przez chwileczkę konsekwencją tego, co nie potrafią, czy te gigantyczne rzeczy potrafią, no to jest też bardzo proste i bajkowe by to było, żeby bez ingerencji w to, żebyś ty wiedział, mogą czytać twoje myśli, więc tak wszystkie najważniejsze osoby w państwie, w wojsku, w różnych strukturach, wśród wynalazców, wśród ludzi, którzy coś ciekawego wymyślają, w gruncie rzeczy tym osobom się, raczej się nie robi tego, żeby oni wiedzieli o tym, że ktoś im do głowy wchodzi, tylko dyskretnie szczytuje się to wszystko i można po prostu mieć praktycznie, agentura jest niepotrzebna, a ta tego typu, żeby szpiedzy byli, to jest szpieg doskonały. No, oczywiście sensie. I uważamy, że do tego to dąży, albo już jest na szeroką skalę stosowane, tylko oczywiście nie mamy tego świadomości, no bo to na pewno nie jest stworzone, żeby kilka osób pognębić, tak? Narzędzie do kontroli umysłu, wiadomo, jaki musi mieć cel, zwłaszcza, że tak naprawdę rządza władzy i pieniędzy, no to są główne rządze elit, tak? Nie, że tak powiem, gnębienie jakiegoś Kowalskiego, który tam niewiele dla niej znaczy, którego można łatwo odstrzelić. Tutaj też można w związku z tym właśnie wygenerować też u ludzi wszelkiego typu jakieś sytuacje religijne czy paraligijne. Oczywiście, można właściwie udawać Boga. O tym mówi Persinger właśnie, Persinger, że ten jego God Helmet ma pozwolić, że tak powiem, sztucznie doznawać jakichś stanów ekstatycznych, boskich i tak dalej, tak? Czy do generowania w człowieku, za pomocą właśnie elektrofal i różnych innych tam. I czy zauważyłeś, że ci, którzy są ślepi na to, ślepi jest prawie cały świat, ślepi są naukowcy, poza jakimiś wyjątkami, to środowiska religijne, przedkościelne, kościół katolicki i wszyscy ci hierarchowie i ci wokół nich, czy ty myślałeś nieraz nad tym, że dla nich, gdyby to ujrzało światło dzienne, prawda, o tym, o czym tutaj teraz rozmawiamy, to też byłby jakiś totalny szok, ponieważ wierni dosłownie by dowiedzieli się o tym, że to, co jest objęte często takim sakrum, w gruncie rzeczy może być tak podrobione przez najgorszego typu autoramentu popryszków, tak, bandytów, właśnie zbrodniarzy. I to już że oni robią ci, w twojej głowie mogą być za Boga. I to już było zastosowane, o tym mówił na przykład właśnie Duncan, że w Iraku zastosowali właśnie głos Allaha na żołnierzach, którzy automatycznie złożyli broń i się poddali, że to już było zastosowane w walce, tak, i miało swój skutek. Po prostu słyszeli głos Boga, Allaha, żeby złożyli broń, udało się, tak. Myślę, że no, jest to obawa, tak, ale zastanawiam się, czy też nie mają sami swojego udziału w tym wszystkim, tak. Kościół czy inny. Znaczy w tym sensie Kościół uważam podświadomie, podświadomie będzie się bał tej prawdy jak diabeł święconej wody, bo ona mu odbierze to sakrum w ogóle z tego typu zjawisk. Tak, jest to możliwe. Jeśli chodzi o to, że oni mówią, że są, bo myśmy do tej pory, zaczem ta technologia powstała, mieli do czynienia z głosami w głowie. Ludzie słyszeli albo różne demoniczne istoty, które się przedzierały z tych równoległych światów, ale to nie było technologiczne, tylko wykorzystujące parametry, jakie biologia, psychika i te energie dają człowiekowi, tak samo jak i przydzielały się istoty mające dobre intencje, które powiedzmy chodziły za aniołów, w tym stylu. Ale to wszystko po prostu było naznaczone jest jeszcze tam takim sakrum lub lękiem, bo jak już diabeł, to już musi być lęk, ale to jest lęk przed czymś kompletnie takim, wiesz, wziętego nie wiadomo skąd, a tutaj nagle są komputery, są fale, są, to jest po prostu taki szok, że oni, ja ubolewam, bo przez to, tak, ja tak wiesz, prorokuję troszkę, może to nietrafnie, ale prorokuję, że tutaj zamiast mieć sojusznika w tych środowiskach, który by powiedzmy nagle w sprawach moralnych przecież cała sprawa się oburzył i zaczął drążyć, to wydaje mi się, że będziemy mieli tego, który ostatni w ogóle będzie chciał o tym mówić.
No, nie zapomnijmy o jednym, że ta technologia jest budowana na doświadczeniach ludzi ze zdolnościami paranormalnymi. Właśnie wojsko od dawna badało tak zjawiska remote viewing, tak. Więc nie możemy wykluczyć, że to, co faktycznie ktoś jakiś sakrum tam doświadczenia duchowe doświadczył, są tylko, że tak powiem, efektem technologii. To technologia naśladuje w tych czasach takie zjawiska, tak, więc możemy tylko teraz poddać wątpliwości obecne doświadczenia, aczkolwiek ja nie wykluczam, że są ludzie duchowi, którzy, że tak powiem, rozwinięci duchowo, którzy się rozwijają, którzy mają potrzeby, którzy faktycznie rozwijają się i doświadczają takich rzeczy niezależnie od technologii, tak? Tylko tutaj wychodzi, jeszcze raz powtórzę, przepraszam najmocniej, że ci bandyci to zwykle opryszki, mającą technologię, w zasadzie stają się równymi Bogu. Tak, równymi tak, tym wszystkim aniołom, bo Bóg nie interweniuje, oni wchodzą mu do głowy, udają Boga, a Bóg nie interweniuje, wiesz, to w tym sensie jest tak. Apokalipsa w sensie duchowym olbrzymia, teraz z tego będzie wynikała, dopóki nie mamy tej wiedzy głębszej. Dokładnie tak i wszyscy, co mówią o etyce tej technologii, właśnie mówią, że tylko Bóg powinien mieć taką moc, w tych czasach okazuje się, że nie tylko, że ci, co mają pieniądze, także mogą mieć taką moc. Myślę, że moglibyśmy... No to tak już podsumowując, prawda? Tak, tak, więc tak właśnie słusznie zauważyłeś jedną rzecz. Tak jak ja mówię, u mnie te głosy w głowie, to ja uważam, że jest to narzędzie tortu, tak? Że to nie jest po to, żeby to rozwijać i tak dalej, tylko żeby mnie torturować. I uważam, że kontrolować można człowieka nieświadomie, bez głosów w głowie, tak? Czyli mogliby kontrolować mnie bez torturowania mnie, czytać moje myśli, widzieć i tak dalej, ale... Jakieś inspiracje robić, tak, dokładnie, pokierować. Ale wolą zastosować tą brutalną metodę, czyli targeci to są ofiary do torturowania, tak? Można kontrolować bez tego. Dlatego, co się nasuwa na myśl, to tak jak zauważyłeś, Januszu, słusznie, że najprawdopodobniej my jesteśmy torturowani, ale ta sama technologia, bez już głosów, potrafi czytać myśli, obrazy, zmieniać, że tak powiem, decyzje, myślenie i tak dalej. I pewnie stosowana na osobach kluczowych w państwach, na decydentów, tak, na ludzi, którzy mają znaczenie, więc... Strategiczne znaczenie. Tak, więc my jesteśmy torturowani, ale oni powinni też się zacząć martwić tym, bo nie wiedzą, czy tak naprawdę oni to oni, czy nie oni, tak? Że też powinni się zainteresować tematem, bo to także dotyczy nas, i ich. Kiedy tak szukamy szansy, wiesz, Sławek, żeby obronić się przed tą gigantyczną opresją, próbujemy dotrzeć do ludzi, którzy rządzą przykładowo Polską, żeby im tym zainteresować. Zastanawiam się, wiesz, tam jest niewiara, niewiedza, ale część z tych ludzi wie, gdyby oni się zorientowali, gdyby im powiedzieć, że może już dzisiaj ktoś czyta w waszych mózgach, w waszych umysłach, tak. Może podejmiecie decyzję, może ktoś by wreszcie się troszkę otrząsnął, ale sądzę, że to jest też mechanizm wyparcia, że przyznać się do tego przed sobą, a już nie mówię przed otoczeniem, że ja jestem atakowany, to żaden polityk w życiu tego nie zrobi, bo natychmiast przestałby był zdjęty, bo przecież wiadomo, że człowieku, jak ciebie opanowali, to ciebie, no to my natychmiast cię dymisjonujemy, no bo jesteś niebezpieczny. Tak? I do tego fakt, że to właśnie przyzna, może wpływać na myśli, czyli zniechęcają też zdalnie kontrola, tak? Zdalna też zniechęca ludzi do wierzenia w to, do szukania tematu i do zajmowania się tym tematem. Ostatnią szansą dla nas byłoby stworzenie jakiejś takiej własnej technologii i sposobów, żeby to zablokować, bo ciągle mamy ten problem, w każdej tej audycji prawie wychodzi, jeszcze tutaj jak się, powiedzmy, Babaczek czy inni, pytamy, czy macie detektory, czy macie jakieś ekranowanie, ciągle tego brakuje. Ty też oczywiście szukasz tego i na jakim etapie to wszystko jest, według ciebie? No niestety powstają różne technologie, póki co okazują się mało skuteczne, tak? Zwłaszcza jeśli chodzi o walczenie z tymi głosami w głowie, tak? Ostatnio chociażby głośno było o tym Tesla Generator, tak? Mini Tesla Generator, którym Magnus Olson testuje. U niego są efekty dobre, ale słyszałem opinię, nie chcę tutaj też robić złej reklamy, tak? Że niekoniecznie jest to skuteczne. Tak jak miało się okazać. Tak, jeszcze jest to wszystko w testach, nie chcę mówić, że faktycznie jest niedobre. Oczywiście cały czas mam nadzieję, że się okaże, że będzie to działać. Wiem, że sam dr Duncan pracuje nad tym, żeby pomóc blokować te głosy. No i też już słyszałem, że Antoni, nasz kolega tutaj, który też będą tak, wywiady tak, z nim, też posiada jakiś patent, technologię, która by miała nam pomóc. Tak? Czekam z niecierpliwością na rozwinięcie tego tematu. Tak jest.
Sławku, bardzo ci dziękujemy za to wszystko, co ty nam opowiadasz, że to studiujesz, że dzielnie, że trzymasz się i walczysz. Jesteś dla nim, jak i wielu innych właśnie, no myślę, że największym problemem to są tego typu ludzie jak ty, bo to, co tobie zrobili, ty obnażasz, ujawniasz, tak wy jest. To robicie i po prostu to jest rzecz, która ich prędzej czy później w konsekwencji zniszczy. I dzięki temu świadectwu, jakie dajesz i tej wiedzy też, którą zbierasz z całego świata, to my wszyscy się z tego po prostu wydobędziemy, bo ja mówię, my jako ludzie, którzy chcą żyć jako wolni, no i wy jako dziś ofiary, wszyscy razem mamy jeden interes. Każdy z nas w każdej chwili może być dotknięty tym, przed czym ty tak, jesteś dotknięty. Dlatego pamiętajcie o tym, nie odpuszczajcie tych audycji, starajcie się wspierać, bo dzisiaj jest Sławek, Zosia i tysiące innych, których część z nich znacie, część nie znacie, większość, a jutro możesz być ty. Pamiętajcie o tym. Dokładnie. Dziękuję tak. Bardzo. Dziękuję serdecznie.